Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. A teraz zapraszam Was na krótki wywiad z zespołem Madam, którego koncertu wysłuchacie już za chwilę. Tworzą w klimacie folk americana, a to oznacza, że usłyszycie tam głęboki bas, delikatne pianino, dźwięczne ukulele i energiczny rytm. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeszcze nie raz wrócicie do ich brzmienia. Teraz jest odpowiedni czas, żeby powitać na naszej scenie członków zespołu Madam. Wypraszam. To może na początku, z racji, że nie jestem wami, więc ciężko mi jest się przedstawić za was. Proszę was o słów kilka na temat was, jaką rolę pełnicie w zespole i w ogóle jak określilibyście zespół? No to tak, my nazywamy się Madam, jak już tutaj zostało powiedziane. Przyjechaliśmy do Was z Wrocławia. Jesteśmy tutaj jako jedna druga zespołu, ponieważ jest nas ogólnie czwórka. Ja nazywam się Oliwia, to jest Jędrzej, ja jestem wokalistką. On jest, no, wiele funkcji pełni, gra na klawiszach, ukulele jeszcze ze mną śpiewa, ale to zobaczycie już na koncercie, jak to wszystko wygląda. Naszą muzykę możemy określić jako folk amerykany, nie jest to polski folk, jest to amerykański folk. Na pewno bardzo energetyczna muzyka, głównie opiera się na w sumie takim akustycznym graniu, także zapraszamy już za parę chwil na nasz koncert. Tak, ja może tylko jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o tą folk amerykanę, która niewiele mówi, to tak naprawdę jakby w momencie, kiedy się zakłada zespół, to zespół musi się jakoś usystematyzować, jeżeli chodzi o muzykę, którą gra. Nasza muzyka jest rzeczywiście oparta o amerykański folk, natomiast robimy ją w zupełnie inny sposób. Śpiewamy, większość naszych piosenek jest po polsku. Samo brzmienie też nie jest dokładnie takie jak brzmienie zespołów typowych folkowych amerykańskich, bo na przykład nie mamy banjo w zespole, za to mamy ukulele. Ale może się to zmieni. Może się to zmieni, tak, ale na razie tak to wygląda, jak wygląda. No więc myślę, że najłatwiej jest po prostu przyjść i nas posłuchać. Folk Americana, więc pytanie, dlaczego w ogóle taki gatunek? Czy słuchaliście tego wcześniej, czy to narodziło się po prostu w momencie, kiedy zaczęliście myśleć na poważnie o zespole, o tym, że trzeba rzeczywiście obrać sobie jeden kierunek albo ukonkretyzować kilka? To może ja odpowiem, bo ja jestem trochę dłużej w zespole. Zaczęło się od tego, że z pewną częścią jeszcze naszego zespołu ja akurat grałem w poprzednim zespole, który grał kompletnie odmienną muzykę, bo graliśmy ciężkiego rocka. I w pewnym momencie przyszła taka chwila, kiedy stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zacząć grać troszeczkę bardziej akustycznie i troszeczkę bardziej nietypowo. Jeżeli chodzi o folk amerykanę jako taką, to znaliśmy tylko zespół Mumford & Sons, który jest takim najbardziej zdecydowanie znanym zespołem zajmującym się akurat tym typem muzyki. Z takich najbardziej popularnych gdzieś tam jeszcze mieliśmy w głowie The Lumineers. Natomiast w momencie, jak zaczęliśmy próbować coś kombinować z tą muzyką, to zaczęliśmy też słuchać innych zespołów. I tak to właśnie trwa po dziś dzień. Ja tak cały czas krążę wokół tej Ameryki. Czy wybieracie się na podwój świata szerszy? Czy to jeszcze zbyt odległe plany? Na razie staramy się tutaj podbijać nasze tereny. Odwiedzamy właśnie Kraków i jakichś w planach nie mamy podróży na razie, takich dalszych, aczkolwiek kto wie, może kiedyś się to zmieni, może kiedyś będzie nam dane zagrać gdzieś dalej dla szerszej publiczności. Tak, jeżeli chodzi o jakieś tam zagraniczne granie, to myślę, że najbliżej nam na razie jest do Czech, dlatego że w Czechach akurat muzyka folkowa bardzo dobrze się ma. No i tak planujemy powoli, tak stopniowo gdzieś tam też próbować uderzyć w tamte tereny. To jeszcze takie pytanie. Czy macie ulubione miejsce, w którym dobrze wam się gra? Ostatnio graliście w Krakowie, całkiem niedawno.
Wiem, że ciągle jesteście jeszcze w trasie, więc jak to wygląda? Tak, zgadza się. Rzeczywiście marzec był niesamowicie pracowity u nas, dlatego że dzisiaj gramy 10 nasz marcowy koncert, jutro gramy 11, więc już trochę pojeździliśmy, trochę pograliśmy. Myślę, że takim miejscem, w którym najfajniej nam się grało do tej pory, to był klub Przybij Piątaka we Wrocławiu. Tak, zdecydowanie. Ze względu na to, że po prostu mieliśmy największą publiczność i ludzie naprawdę... I przede wszystkim to też tak wygląda z naszej perspektywy, że jeśli ludzie dają nam energię, to my też czujemy się lepiej na scenie i właśnie tam była taka fajna sytuacja, że ludzie nawet tańczyli z nami pod sceną, więc to było bardzo miłe i od razu nam się też przyjemniej grało. Także to był takie fajne miejsce, fajny koncert. Aczkolwiek tutaj w Krakowie też było ostatnio bardzo miło. Zagraliśmy aż 3 koncerty, także pierwszy raz byliśmy z zespołem. Zgadza się. Jędrzej potwierdza. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, niż zaprosić wszystkich na koncert, który już za kilka chwil. Myślę, że warto i że wszyscy się ze mną zgodzą, że jest to dość nietypowa muzyka, jeżeli chodzi o to, co możemy usłyszeć i co prezentowane jest nie tylko w mediach, bo mówimy tutaj o medialnych sprawach, ale ogólnie, czego słuchamy na co dzień. Także cóż, zapraszam wszystkich serdecznie. Zapraszam. Dziękuję. Witam wszystkich na drugiej części naszego wydarzenia w ramach drugiej edycji We Can Do It. Dzisiaj mamy przyjemność posłuchać koncertu zespołu Madam, który przyjechał do nas z Wrocławia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc życzę miłego odbioru i cóż, dobrej zabawy. Zapraszam. Świat nas
Cześć, dobry wieczór. My nazywamy się Madame, jak już zostało wspomniane. Dziękujemy za zaproszenie. To był pierwszy nasz utwór i nosi tytuł Mały Cud. Kolejnym utworem, który zagramy, będzie Kiedy. Piosenka o miłości. O czarny kamyczka.
Pierwszy cover dzisiejszego wieczoru w naszym wykonaniu. Mamy nadzieję, że spodoba się Wam taka nasza folkowa aranżacja tej piosenki. Money only one can tell.
Czyli chyba cover w naszym wykonaniu się spodobał. Ale teraz już wracamy do naszych utworów. Będzie nasza najnowsza kompozycja, która nosi tytuł Niespodziewane. Nazywa się Tańczę. Tańczę z tobą wśród tłumu pań, tańczę z tobą, a w sercu żal. Tańczę z tobą największy dar. Tańczę ze mną do
Gdybanie. Będzie kolejny cover w naszym wykonaniu. Tym razem będzie to Rihanna i będzie We Found Love. Aczkolwiek będzie w takiej spowolnionej wersji.